Witajcie w kolejny dzień naszej długiej podróży. Jak widzieliście, ostatnio były ptaszki lundi, maskonury, pafiny. I tu jest właśnie ta cała miejscowość, Borgarfjordur Eystri. I powiem wam, że tutaj to już psy hał-hał szczekają. Hasło pszczoły na dachach po paliwo lądują jak najbardziej aktualne. Po prostu tu już się wydawało, że jest koniec świata, ale tu się wydawało. A jak znaczy, że się wydawało, to znaczy, że do końca tak nie było, także tu się dopiero zaczął koniec świata. Nie wiem, jak można mieszkać aż w tak oddalonych miejscowościach, ale każda z tych miejscowości ma na pewno swój klimat, swój urok. Ja mieszkałam na Flaterach, gdzie około 200 osób mieszkało, też był swój urok i zawsze narzekałam, psy wieszałam na tym Westfjordzie, że tam jest strasznie ciężko i w ogóle. Ale wam powiem, po podróżowaniu po Islandii można się głęboko właśnie zastanowić nad tym, gdzie się kiedyś mieszkało, że wcale może tak źle nie było. Jak widzicie, tu są krótkie takie urywki naszej podróży. Całą drogę mam nagraną. Będzie ona się później pojawiała łącznie z moją bablaniną, ponieważ serpentyny na pewno nikogo teraz nie interesują, bo to są filmy po 10 minut powiedzmy, także oglądanie, śledzenie drogi też nie jest dla każdego. Nie przyspieszałam tych widoków, gdyż zauważyłam, że jak są przyspieszone, zemdliło mnie, po prostu siedząc przed telewizorem mnie zemdliło i trzeba wziąć poprawkę na ludzi, którzy mają chorobę lokomocyjną, osoby, które mają epilepsję i po prostu nie chcę, żeby ktoś źle się czuł, czy że coś, żeby się stało. Zwróćcie uwagę, jaka ta droga jest kręta, jaka jest stroma i wyobraźcie sobie, że to dopiero położyli teraz niedawno asfalt. Zimą tutaj musiały być sceny dantejskie, po prostu ja bym się bała tutaj jechać zimą, kiedy droga jest oblodzona, ponieważ tutaj to nie jest Reykjavik, nie sypią solą, tylko w Reykjaviku sypią solą na Islandii. Przejadą, wyszlifują, zedrą, co się da, do lodu i później jest ślizgawica, także opony z kolcami są obowiązkowe. Trzeba je mieć, bo można naprawdę utknąć. I to była miejscowość oddalona od Egilstadir o 70 km. Wyobrażacie sobie jechać po zakupy 70 km. Ja nie mówię tu po masło czy mleko, bo to się kupi tam na miejscu, ale po prostu jak już się chciało coś załadować do lodówki, no to już te 70 km pokonać taką drogą. Ile po pierwsze czasu, paliwa i nie, no po prostu naprawdę odważni ci, co tam mieszkają w Borgarfjordur Eystri. Tu już wyjechaliśmy na drogę, widzicie, która była tylko utwardzona, asfalcik elegancki się skończył, to jest stara droga, także widać jakiś asfalt jednak był, ale tu, a tutaj to się właśnie zaczynają islandzkie drogi. Takie kiedyś były drogi, kochani, jeździli koniami, jeździli starymi samochodami, jeepami później. Drogi były strasznie dziurawe, potwornie dziurawe. Wy nie możecie sobie w ogóle wyobrazić, jakie były drogi na Islandii. Ja przyjechałam, to dróg nie było z Westfjordu do Reykjaviku. Jechało się 8, 9, 11 godzin. Dzisiaj tą trasę pokonujemy, może 5, 6. Ale takie były realia. Wszystko zmieniła turystyka. To, że przyjeżdża więcej ludzi, zaczęły jeździć autobusy, więc jednak musieli to dostosować do warunków, prawda, bezpieczeństwa, też były wypadki. Tu widzicie, jechaliśmy już w stronę Vopnafjordur. Vopnafjordur w ogóle to jest nazwa broń, fjord broni, także ten fjord jako broń. Tak, droga do Vopnafjordur jest to po prostu wspaniała droga. Zawiła jedna wielka serpentyna, czy Chile, czy Chiny, czy w ogóle jakieś inne dziwne państwa, które pokazują w internecie te drogi. Się dziwię, dlaczego nigdy nie pokażą tej drogi właśnie, że Islandia też ma swoją straszną drogę. Naprawdę na Islandii są straszne drogi, potworne, wysokie, kręte, zawiłe. O, właśnie tu jest takie lekkie przyspieszenie, także mam nadzieję, wytrzymacie tempo.
I wyobraźcie sobie, że po prostu ta droga nie chciała się skończyć. I prawo, i lewo, i prawo, i lewo, i cały czas do góry, ale zobaczcie, co się pojawia po prawej stronie. Zaraz będzie to widać. Wyłonił się przecudowny, przepiękny widok, zupełnie jakbyśmy na Karaibach byli. I tak naprawdę, gdyby nagrywać tutaj z samochodu, bez tego wiatru, właśnie dlatego w tej chwili mówię przez mikrofon, ponieważ nie dało się nagrać. Tak cały czas wiał mocny, silny wiatr. Ale gdyby siedzieć właśnie w samochodzie i nagrywać to z samochodu, to zobaczcie. I drogę widać, i widać piękną, nie rzekę, tylko piękny ocean i jeszcze do tego góry ze śniegiem. No także w jakim miejscu na ziemi będziecie mieli takie atrakcje? Po prostu są to piękne atrakcje, jak z widokówki. Normalnie wydaje się, że tam jest 50 stopni na dole, że jest gorąco, po prostu tak cudowny kolor. No ale później okazało się, że jechaliśmy dalej do góry, ponieważ ta góra jest bardzo stroma. I wiecie co? Tak właśnie poprowadziła Wenus. Wenus nie wiedziała, że wybudowano nową drogę do Vopnafjordu i wcale nie trzeba było jechać tą górą. Także przez Wenus zwiedziliście najgorszą chyba drogę właśnie tutaj na Islandii. Powiem Wam jeszcze tyle, że kiedyś jechałam na wycieczkę pracowniczą autobusem i było wesoło i jechaliśmy tą drogą szutrową autobusikiem, także strach w oczach też był 14%, widzicie kąt nachylenia. Lepiej jechać powoli, jak to na szutrze bywa, można się poślizgnąć, zobaczcie, nie ma barierek, nie ma zabezpieczeń. Po prostu realia islandzkie, właśnie taka jest surowa Islandia. Chcesz przeżyć? To się ucz, to walcz z naturą, w sensie takim, że właśnie się nie daj zrobić, że zrobisz błąd. O, może tak, trzeba być bardzo ostrożnym, nie szarżować, widzicie? Bo naprawdę takie drogi uczą, one uczą myślenia. Jedziemy w stronę Vopnafjordur, już prawie jesteśmy, tam widać jest Vopnafjordur, małe miasteczko. Zatrzymaliśmy się teraz, żeby zobaczyć wspaniały kanion. I powiem Wam, że ogólnie dzisiaj nie jest tak lodowato, jak było wczoraj, jednak wiatr jest i to dość silny. Czuć, że jest taki chłodnawy ten wiatr. Ja się ubrałam zimowo, ponieważ jednak niewyspanie i nie jedzenie ciepłego i tak nie po prostu tak, jak się je w domu. O, może tak? Powoduje, że jest mi zimno, ale zobaczcie, jaki piękny jest widok. Jest to wspaniałe miejsce tutaj. Woda, kolory wody, kamienie, które otaczają właśnie Vopnafjordur. I właśnie kanion, do którego my idziemy zobaczyć wodospad. O, piękny wodospad jest. Dość mocno jednak zimnym wiatrem. Ja opatulona jak babula. Obok były dwie kobiety z Wysp Owczych. Było widać po tablicach rejestracyjnych w krótkich spodenkach i tu takich, wiecie, letnich na 30 stopni. Tylko kurteczki miały takie grubsze, pikowane. I siedziały w gołych nogach po prostu i takie jeszcze patrzą się, że ja taka ubrana idę, a ja się patrzę, że one takie rozebrane siedzą. Po prostu widać, że ludzie z niektórych po prostu krajów zimnych, tak jak Islandia, Wyspy Owcze czy Szetlandy, to po prostu są bardziej odporni, przyzwyczajeni do tych chłodów, jak my. Bo ja to w ogóle nie jestem, ja to nie, ja to będę tak cieplej, 25 stopni chciała jeszcze wiatru, żeby takiego nie było. Chociaż jak nie ma wiatru w Polsce na przykład, to brakuje mi, że nie ma wiatru. No, tu jechaliśmy, aż się kurzyło. I dojechaliśmy tym właśnie sposobem przez tą wielką, straszną górę do Vopnafjordur. Zobaczcie, po prawej stronie
jakie są skały. Być może nazwa właśnie wywodzi się z tych skał, które no, w czasie ciemności to raczej one nie są zbyt przyjemne. Statki mogły się zderzyć i miasto było obronione przed jakimiś na przykład piratami, Turkami. Miasteczko bardzo specyficzne. Osobiście myślę, że też ciężko się tam mieszka, bo też jest dość oddalone. Ale jednak ludzie, którzy mieszkają w Opnafjordur, to jest ich miasto i inne żadne się nie liczy, bo to jest najlepsze, tak jak w każdym mieście na Islandii właśnie jest. To, co nam się spodobało, to, że było kolorowo, że było widać gdzieś tam ludzi, na stacji benzynowej był jakiś ruch, no coś się działo. Przede wszystkim, zobaczcie, świeciło piękne słońce, była naprawdę ładna pogoda, mimo że był wiatr, i to zimny wiatr, jak to na Islandii, to inaczej być nie może. Było i tak ładnie. Tu właśnie stacja benzynowa, także tam się coś działo. My pojechaliśmy kawałek dalej, żeby Wam właśnie teraz pokazać, jak to wygląda to miasteczko. Miastem tym zainspirowana i zachwycona jest bardzo pani Violetta Leśków-Cyrulik. Jest to kobieta, wyobraźcie sobie, która napisała dwie książki o Islandii, to znaczy nie o Islandii jako przewodniki, ale po prostu takie książki, w których akcja toczy się tu na Islandii. I właśnie akcja toczy się w Vopnafjordur. I pokazuję Wam właśnie te książki, także możecie je nabyć w Polsce. Są to książki, które po przeczytaniu ich na pewno zrozumiecie więcej faktów dotyczących Islandii, ale i Vopnafjordur, ponieważ właśnie tam się toczy ta akcja. My pojechaliśmy dalej i dotarliśmy do... Właśnie, gdzie? Oglądajcie dalej, a zobaczycie, tu się zaczyna naprawdę koniec świata. Mam nadzieję, że podoba Wam się właśnie Vopnafjordur i że pani Violetta mnie tu ogląda i będzie zachwycona, że mogła sobie przejechać się wycieczką z Wenus przez Vopnafjordur. Na końcu miasta latarnia wyrasta i oczywiście Wenus na Insta musiała wrzucić sobie jakieś foto. Kochani, odwiedzajcie moje Insta. Trochę nalenie, ale trochę też chcę od wiatru się tu osłonić. I nie bardzo mi to wychodzi, strasznie wieje. Jesteśmy na północnym zachodzie Islandii. Zmierzamy do miejscowości Thorshop. I taki właśnie mamy widok na farmę, na ptaszki. Tutaj widzicie, siedzi droździk. I tak siedzę i myślę, Boże, jak tu jest daleko od świata. Tutaj jest strasznie daleko, tutaj po prostu jest koniec świata. Tak, tak, koniec świata to dopiero będzie. Gdzie ty, Wenus, tam już koniec świata widzisz, to jeszcze nie teraz.
wieje, piździ, dmucha, a te siedzą, patrzą się, trawkę jedzą. I tym oto sposobem, jadąc w nieznane, w daleką naszą podróż, wyłoniło nam się Torshopn. Miasto położone daleko na północy, już na krańcu zupełnie, w ogóle tam już naprawdę jest jeszcze gorzej, jak było wcześniej. Widzicie, jest już teren taki tundrowy, już jest tak widać, to po prostu w ogóle nie ma krzaków nawet, to w ogóle się tutaj nie trzyma kupy. Jest taki po prostu przestrzeń, pustość, czuć chłód. Ojej, po prostu strasznie. Ale było to ciekawe miasto, dlatego że tam na końcu była stacja benzynowa i właśnie w tej stacji benzynowej siedzieliśmy i piliśmy sobie kawę i dla mnie było to śmieszne, bo słuchajcie, tak siedzieliśmy i policzyłam ja, bo taka mądra jestem, doliczyłam do czterech, cztery osoby wlazły do toalety i nic by w tym dziwnego nie było, tylko tak strasznie długo siedziały w tej toalecie. I tak się śmialiśmy, że to jest taka miejska toaleta na swoje 5 minut, na numerek 2, żeby po prostu na stacji benzynowej na numerek 2 sobie pójść. Także fajna stacja benzynowa. Szczerze, to nie wiedziałam, gdzie my jedziemy. Myślałam, że będziemy zawracać, a się okazało, że my pojechaliśmy dalej. Drogą szutrową, drogą niewygodną. Widzieliśmy też wrak samolotu, do którego planowaliśmy podejść, ale się nie udało. A dlaczego się nie udało? O tym za chwilę, za moment, już za chwileczkę. No, domyślacie się, czy nie? No właśnie. Kryja, czyli ptaki, które atakują, dlatego nie bez powodu mam kij na głowie. Jesteśmy w drodze, oczywiście są znowu ptaki, które nas chcą atakować. I całkiem dużo ich tu jest. Więc raczej nic tutaj ja nie nagram. Nie, no jednak nagram, słuchajcie. Dlaczego mam kij na głowie? Nie po to, żeby wyglądać jak czubek, bo choinki jeszcze nie ma, ale po to, że kryja jest takim ptakiem, który lata tylko do najwyższego punktu i bardzo dużo ludzi na Islandii łazi z kijami. Mogą być to kijki do chodzenia, jakikolwiek przedmiot, który wystawimy powyżej nas, żeby te ptaki wredne nas nie atakowały. Tutaj leży drzewo, które przypływa do Islandii drogą naturalną z Norwegii, z Syberii od dawien dawna. I takie właśnie kłody tutaj można znajdować i wam powiem, że sporo Islandczyków wybudowało sobie nawet domy z tych właśnie pali drzewa, drewna, które przypływa do Islandii, a pochodzi ono ze statków, po prostu ono wypada gdzieś na oceanie i później tutaj dryfując dociera do Islandii.